To jest właśnie ten dzień, ten magiczny wieczór finału UEFA Champions League. Spodziewamy się walki do ostatnich sił, po prostu piłki nożnej w najlepszym wydaniu. Na spotkanie zapraszają Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Czeka nas dziś na tym pięknym stadionie piłkarska uczta, na którą i Państwa zapraszamy. W dzisiejszym meczu Napoli gra przeciwko Lazio. Doszliśmy do finału UEFA Champions League. Najważniejsze trofeum europejskiej piłki klubowej spróbuje dziś zdobyć Napoli. Niezależnie od sympatii klubowych, podejrzewam, że mecz oglądają całe Włochy. Ich podstawowa taktyka, którą stosowali już wielokrotnie i z której są powszechnie znani, to pressing, i to na całej długości boiska. Bez względu na to, czy się bronią, czy atakują na połowie rywala, cały czas wywierają presję na zawodnikach przeciwnika, z niezłymi zresztą efektami. Rywale nie mają z nimi łatwo, a sędziowie nauczeni są reagować na każde przekroczenie przepisów, o co przy takiej taktyce nie trudno. Realizator prezentuje nam ustawienie, w jakim wybiegną na murawę piłkarze Lazio. Zespół wychodzi na murawę w ustawieniu 3-5-2. Twoja opinia na ten temat, Jacek? To oznacza dużą wymienność pozycji w drugiej linii i możliwość wsparcia zarówno obrony, jak i ataku większą liczbą zawodników. Ale trójka obrońców musi się zawsze mieć na baczności. No to zaczęliśmy najważniejszy klubowy mecz na tej planecie. Nie zdziwiłbym się, gdyby piłkarzom trochę trzęsły się nogi, bo finał UEFA Champions League to spotkanie o najwyższą stawkę. Luis Alberto, Milinkowicz, Savić. Lazio rozpocznie od rzutu rożnego. Przed Państwem Lorenzo Insigne. Włoch nieprzypadkowo skupia na sobie uwagę kamer. Zgoda, to jest nieprawdopodobnie szybki piłkarz. Mało kto potrafi tak jak on nagle zerwać się do biegu i uciec obrońcą. Walczy tam. Zacentrował, teraz tylko dobrze uderzyć. Znów piłka poza boiskiem i znów rzut rożny. Teraz krótko z rożnego do kolegi. Wybijają teraz do przodu. To musi być bramka! Milinkowicz-Savić. Jest okazja! Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Insigne. Insigne, to musi wpaść. Broni i nie wypuszcza piłki z rąk. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Parolo. Ładne przejęcie piłki przez Zielińskiego. Udana interwencja bramkarza, ale piłka nadal w grze. Co za interwencja bramkarza. Wciąż remis. Gdyby nie on, musieliby teraz gonić wynik. Sędzia nie przerywa gry, stosując przywilej korzyści. Ma na skrzydle dużo swobody. Może dośrodkowywać.
Lulić! Ach, szkoda tej okazji! Na wizualizacji możemy sobie to obejrzeć dokładnie, ale chyba nie było to w tej sytuacji konieczne. Owszem, nawet z daleka nie wyglądało na to, żeby piłka przekroczyła w którymkolwiek momencie linię bramkową całym swoim obwodem. Teraz przejęli to podanie i co dalej? Blisko pole karne, może strzelać. Insigne. Przenieśli grę z własnego pola karnego. Będziemy mieli rzut z autu. Radu. Lucas Leiva. Parolo. Luis Alberto. Tracą piłkę. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Łatwo, łatwo, za łatwo oddaj tę piłkę. Dobrze, ściąga obrońców i ma do kogo odegrać. Alan. Grając piłką zmuszają rywala do biegania i tracenia sił. Alan! Niesamowicie to obronił. Tak, to będzie rzut rożny dla Napoli. Dośrodkowanie z rzut rożnego. Ale znakomicie teraz wypiąstkował to dośrodkowanie. Lucas Leiva. Mogą teraz skarcić rywali. Za długo, genialne podanie. I piłka w rękach bramkarza. Naciskali na rywali, się opłaciło. Zmusili przeciwników do błędu. Przejęli piłkę. Luis Alberto. Lulić. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Prostopadłe podanie. Będzie groźnie. Dośrodkowanie w pole... Gol dla Napoli! Otwierają wynik tego finału. Teraz na pewno zrobią wszystko, żeby nie oddać tego prowadzenia. No, kopnięcie z boleja. Bajeczne. Od takich goli dostaje się skrzydeł. Ciekawe, czy pójdą za ciosem. Spójrzmy na to z innego kąta. Popatrzmy na rezultat. 1-0. Parolo. Koniec pierwszej części spotkania. Jest prowadzenie i to gdzie? W finale UEFA Champions League. Spodziewałeś się tego? Może inaczej, Darku. Powiem ci, czego się spodziewam. Spodziewam się, że druga połowa będzie kosmiczna. Ani na chwilę piłkarze nie mogą się zdekoncentrować, bo do remisu niedaleko. Tu nic nie jest rozstrzygnięte. Gwizdek sędziego. Rozpoczynamy drugą połowę finału UEFA Champions League. Immobile. Fatalne podanie, no i strata. Ma do kogo podać. Piotr Zieliński. Świetnie blokuje ten groźny strzał. Lulić. Pierwszą połowę może zaliczyć zdecydowanie do udanych. Pokazał się z dobrej strony. Dobrze zagrał w tych pierwszych 45 minutach. Długo nie mógł się wstrzelić, ale ostatecznie zdobył do szatni bramkę dającą prowadzenie. Milik. No, świetne podanie za plecy rywali.
Koniec ataku. Trzeba zaczynać od nowa. Milik. Szykuje się do dośrodkowania. Alan. Odważne, ale czyste wejście obrońcy. Pojedyncza zmiana, zastrzyk świeżej krwi. To powinno przynieść efekty, bo przecież przegrywają. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Dobra gra w obronie. Odebrali piłkę rywalom. Dobrze antycypował. Dojdzie chyba do tego prostopadłego podania. Gol! Kolejny do kolekcji. Mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! Widzimy jeszcze raz, jak padła bramka. Niewiele tam brakowało, żeby to obronił. Musnął piłkę, ale uderzenie jednak było na tyle mocne, że piłka wpadła do bramki. Dwa do zera i zarysowuje się przewaga jednej z drużyn. Parolo. Prostopadle za linię obrony. Zacentrował, teraz tylko dobrze uderzyć. No nie, nie wierzę. Bramkarz nawet nie musiał interweniować. Uderzenia z woleja do łatwych nigdy nie należą, ale tutaj zupełnie źle ułożył stopę. Sam wie, widać po jego minie, że powinien to zrobić lepiej. Trener zdejmuje go po naprawdę dobrym występie. Zapewne chce oszczędzać jego siły. Mertens. Uwaga, strata i przeciwnik przy piłce. Dobre podanie, minęło linię obrony. Zdecydował się na strzał. Zmarnowana okazja, o wiele za wysoko. Malki. Jose Cajon. No, trwa oblężenie bramki rywala. Długi okres wymiany piłek. Zobaczymy, czy będzie strzał. Dobrze, w sukurs idzie mu partner z drużyny. Piotr Zieliński. Cajon musi to trafić. Ależ blisko było, a jednak nie ma bramki. Pięknie się złożył do tego woleja. Naprawdę niewiele mu zabrakło. Immobile. Lucas Leiva. Dobre, ofensywne wyjście. Do końca regulaminowego czasu jeszcze 10 minut. No, jeden z zawodników opuści boisko, a w jego miejsce wejdzie rezerwowy. Milinkovic-Savic. Parolo. Immobile. Strata, co zrobi przeciwnik? Prostopadłe podanie, będzie groźnie. Piłka posłana w pole karne. Czy ktoś zdoła strzelić? Napoli będzie za chwilę wykonywać rzut rożny. Do gry wchodzi nowy zawodnik Lazio. Dośrodkowanie z narożnika boiska. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane.
Jeszcze tylko 2 minuty regulaminowego czasu gry. Parolo. Berisha. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Lucas Leiva. Zabrakło precyzji. Dośrodkowanie wychodzi na aut bramkowy. Milik. Tracą piłkę. Tylko spójrzmy, Jacku, niedowierzanie maluje się na twarzach tych młodych mężczyzn, niekiedy chłopców jeszcze, którzy właśnie osiągnęli Mount Everest europejskiej piłki. Teraz to oni stają się punktem odniesienia dla innych. Są na szczycie, to jeszcze do nich nie dociera. Napięcie wreszcie opadło, teraz można sobie pozwolić na spontaniczne reakcje. Jeśli mieli jakieś słabsze chwile, teraz to nieważne. Liczy się wspólny sukces, to chyba najpiękniejsza chwila całej UEFA Champions League. I już przenosimy się na podium, bo tu dosłownie za chwilę kapitan zwycięskiej drużyny wzniesie z dumą puchar. To zwieńczenie tej długiej kampanii, Darku. Tyle podróży, tyle spotkań, faza grupowa, faza pucharowa, aż do dziś, do wielkiego finału, w którym też okazali się lepsi. Patrzą teraz na to trofeum, a za chwilę będą je mogli wznieść w górę. Puchar w rękach kapitana i oto tak, zwycięzcy tegorocznej edycji Champions League. Przepiękna scena i przepiękna radość. Nie są zmęczeni, są w stanie euforii. Teraz nieskrępowanie mogą dać temu wyraz. Na pewno czują ogromną ulgę. Właśnie przechodzą do historii. I kto wie, czy w kolejnych latach nie dopiszą równie pięknych rozdziałów. Sypie się konfetti, błyskają flesze, a oni triumfują. Tak, teraz kapitan drużyny mistrzów niesie puchar w kierunku trybun, gdzie szaleją z radości ich fani. I piłkarze, i kibice są przepełnieni wzajemną wdzięcznością i dumą. Chwalą się wspólnym osiągnięciem. Tak, to oczywiście także ich zasługa. Już od fazy grupowej gnali w środku tygodnia przez całą Europę, by wspierać swoich ulubieńców. I proszę, opłaciło się, to dla nich te podziękowania. 6 do historii to mieć również zdjęcie, które będzie zdjęciem historycznym, zdjęciem z trofeum. Ustawiają się, a flesze za moment będą błyskały. Wspaniała chwila, naprawdę warta uwiecznienia.